Tym razem dzień dobry z Nowego Jorku, miasta, w którym każdego roku kręconych jest co najmniej kilkanaście filmów i seriali, miasta, z którego na żywo nadają swoje programy poranne, popołudniowe, ale też i wieczorne, największe amerykańskie telewizje informacyjne. I w końcu miasta, w którym kręcony był jeden z najpopularniejszych seriali na świecie, czyli Seks w Wielkim Mieście. Serial, którego ostatni odcinek wyemitowano w USA w 2004 roku, nadal cieszy się taką sławą, że do dziś można odbyć po Manhattanie autokarową wycieczkę śladami Seksu w Wielkim Mieście. Ja byłem na takiej wycieczce, w zasadzie, no to przyznam się, zostałem w nią trochę wmanewrowany. Spędziłem 3,5 godziny w autobusie pełnym fanek serialu. Jedna z nowojorskich firm organizuje wycieczki do miejsc, w których kręcono sceny do Seksu w Wielkim Mieście. Organizator podaje, że odwiedza się 40 lokalizacji, ale część jest na zasadzie przejazdu obok miejsc znanych z małego ekranu. Uczestnicy, a raczej powinienem powiedzieć uczestniczki, mają też okazję do wyjścia z autokaru i zrobienia sobie zdjęć tam, gdzie powstawały sceny do filmu. Wycieczka, którą ja nazywam sobie śladami Seksu w Wielkim Mieście, kosztuje $49. Autobus zatrzymuje się między innymi przy kościele, gdzie serialowa Samantha próbowała zastawić swoje sidła na księdza. Reakcja w autobusie, wiadomo, radość, śmiech i zachwyt. Następny przystanek to Sex Shop. To tam bohaterki wybierały zabawki dla dorosłych. Oczywiście wszystkie panie z autobusu, którym ja też jechałem, gęsiego poszły zobaczyć sklep. Jedne kupowały oferowany towar, no bo to w końcu z tego sklepu. Innym wystarczały pamiątkowe zdjęcia. Potem można zobaczyć plac zabaw, gdzie Miranda przewróciła się, gdy Steve przedstawiał jej nową narzeczoną. Na osłonę dla wszystkich jest ciastko, jakim zajadały się bohaterki. Kumulacją była wizyta w barze i możliwość wypicia słynnego koktajlu, który nazywa się Cosmopolitan, w skrócie Cosmo. Za koktajl trzeba było jednak wyłożyć dodatkowo 12 dolców. W czasie przejazdu przewodniczka cały czas opowiadała o miejscach związanych z serialem. Podczas wycieczki odwiedza się też restaurację, w której odbyło się przyjęcie przedślubne Carrie i Mr. Big, ale to jest już plan z filmu fabularnego z 2008 roku. Wycieczka kończy się w okolicy Bryant Parku, parku, który znajduje się niedaleko Times Square. Zimą jest tutaj lodowisko, latem można usiąść i odpocząć, ale prawdziwy finał jest kilka metrów dalej. O tam. Sklep HBO, krótko mówiąc, wizyta w sklepie z gadżetami związanymi z filmem. Jedno jest pewne, Amerykanie wiedzą, jak zarabiać na popularności tego filmu. Serdecznie pozdrawiam z Nowego Jorku, kłaniam się nisko, Paweł Żuchowski.